Dzieci, które mają głos już dorosłych osób, prawda? Mówi się o nich, że mają starą duszę. Jak gdyby ta dusza zamieszkuje to małe dziecko, prawda? To coś takiego się ze mną stało. Wierzę w to. Nigdy nie byłem zadowolony z tego, co robiłem. Kto mi postawił tą poprzeczkę tak wysoko? Dlaczego ja wiedziałem, że to jest niedobre, mając kilka lat? Płakałem. Chciałem kiedyś przerysować coś i nie wychodziło mi to zupełnie, bo to była bardzo trudna perspektywa i wiedziałem, że to jest złe. I mama podchodzi i mnie głaszcze po głowie, mówi, żebym się nie martwił, a ja nie chciałem jej pocieszeń, prawda? Mając jakieś 10 lat, wychodziliśmy ze szkoły późno wieczorem i wtedy w Wieluniu napadało bardzo dużo śniegu. Naprawdę całe miasto było zasypane śniegiem, także miasto było cudowne po prostu, jak w bajce. I wychodziliśmy, no aż się prosiło, żeby po prostu porobić sobie te orły w śniegu. No i rzeczywiście robiliśmy te orły. To była pełnia księżyca i takie cienie jakieś niesamowite na tym śniegu. Pierwsze to było, jak porobiliśmy te orły i patrzyłem na te ślady, to one wyglądały jak zrywające się do lotu orły, prawda? I to już mnie zafascynowało, że to tak pięknie wygląda. Koledzy, koleżanki zaczęli mówić, że rodzice nas wołają do domu i tak dalej, bo to wszystko było blisko. Wieluń to jest małe miasto. Mówię, to jeszcze zanim pójdę do domu, to jeszcze raz się rzucę w śnieg i zrobię tego orła. No i właśnie rzuciłem się w śnieg i nagle, ni stąd, ni zowąd, spojrzałem w niebo, czego w zasadzie nigdy nie robiłem wcześniej. I odczułem taki swego rodzaju dreszcz zimny, jak gdyby coś mnie przeszyło. Można sobie to wyobrazić, że te cząsteczki mikroskopijne z kosmosu, jak gdyby one przelatują cały czas przez nasze ciało. Jak gdyby coś ułożyły po prostu. I odczułem właśnie ten niby lęk, ale to nie był lęk. To było po prostu jakieś takie zdumienie, że ten kosmos jest tak piękny, że to niebo jest tak gigantyczne. Po raz pierwszy zobaczyłem, że niebo jest tak gigantyczne i że te gwiazdy są tak liczne i że ja na to patrzę i że w sumie to ja jestem niczym, że jestem tak mikroskopijnym pyłkiem i to sobie nagle wszystko uświadomiłem do tego stopnia, że nie mogłem zasnąć i na drugi dzień się pytam naszego nauczyciela od matematyki, proszę pana, a co tam jest za tymi gwiazdami? A on mówi, tam nic nie ma. No i właśnie od tej pory koncentruję się jak gdyby na poszukiwaniu tej odpowiedzi, co tam jest. Ja wiem, że ja jej nigdy nie znajdę, ale nasuwają mi się niezwykłe refleksje, prawda? No i co my możemy? Odkrywamy coraz to nowe rzeczy, prawda? Coraz nowe porównania, ale jest jasne, wszyscy naukowcy są zgodni, że cywilizacja ludzka nigdy nie pozna właściwości kosmosu, ani poznamy jakiś rąbek, prawda? Rąbek tego wszystkiego. I musimy się tym zadowolić i może właśnie powinno nas to uczynić ludźmi skromnymi, uważać, że jesteśmy właśnie w takim pięknym miejscu jak Ziemia, może uważać troszeczkę na to, co tutaj robimy.